Dobra, dotarłem do dna. Okej. Aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś naszą zgubę? Nie, na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem. W kontakcie. Tak jest. Ej, jeśli dobrze liczę, została ci 1/4 butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, spokojnie. Jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, zbijamy się. Znajdę. W porządku. Ej, chyba coś mam. Co to? Nie ma rdzy, kolor się zgadza. Może trafiło w skałę, zanim spadło tutaj. Co tam mam roczesz? Sorry, to chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. Drażnisz się ze mną, Drake. Oj, drażnisz. A, tu jesteś. Mam ją. Dobra, jak to wygląda? Pobijana, ale cała. Co my tu mamy? Dobra, widzę ładunek. Większość skrzyń na miejscu. Dasz radę je policzyć? To najpierw muszę się dostać do środka, w kontakcie. Osie w jednym kawałku. Użyjmy ich do wyciągnięcia przyczepy. Dobry pomysł. Okej, spróbujmy. Jest. Wow. Rybki lubią pływać. Jestem w środku. O, większość ładunku jest na miejscu. Policzmy 1, 2, 3. Okej, wychodzi mi, że brakuje 2 skrzyń. Poszukam ich. Czekaj, a może najpierw wypłyniesz i zmienisz butlę? Skrzynia musi być niedaleko, dam radę.
Znalazłem jedną. Ach, cholera. Skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak, jasne. Aha, mam drugą. Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego. Dobra, pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Uwaga, schodzi. Dobra, jest na miejscu. Podepnij przyczepę, podniesiemy ci ją trochę. Okej, mam linę. Zrobię pętlę wokół jednej z osi. Powinno trzymać. Tak. Dobra, jeden z głowy. Drake, miej oko na poziom powietrza. Spokojnie. Jest drugi. Okej, przyczepa podpięta, wciągajcie. W porządku. Tylko odpłyń tamtą trochę. Dobra, odpalaj. No to w górę. Okej, tyle wystarczy? Tak, z zapasem. Nie przygniecie mnie? Zobaczymy. Dobra, mam drugą skrzynię. Ustawię ją przy pozostałych. No właśnie, no właśnie. I po bólu. No to mamy cały ładunek. No i zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu. To może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów. Na dzisiaj starczy. Chcesz podwózkę? A chętnie. Daj znać, jak będziesz na suwnicy. Dobra, jestem. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. Robi się. Patrz na to, cacko. Jak się czujesz? O, znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę cuchnął rybą przez tydzień. Dobra, idziemy do ciebie. Czekaj. Czekam. Co tam, chłopaki?
Dobrze, że jesteś, Drake. Ach, ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się... Dzięki. Wow, lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania. Drake, trzeba przyznać, że nie guzdrasz się tak bardzo jak inni. Czekaj, to był komplement. Zbiłeś mnie z tropu. Wiesz, co zbija z tropu? Twój zapach. Bo ja wiem, mi tam pasuje. Pachnie trochę twoją matką. Jesteś okrutny. Powiem jej, że to też powiedziałeś. Jak tam na dole? Daj mi chwilę. Podpisz tutaj. Mój człowiek. Załatwione. Nie cierpię tej papierowej. Jak poszło? A jak myślisz? Mamy wszystko? Co do skrzyneczki. Przy tobie wypadamy blado. Blado tylko błyszcząco, chłopaki. Pośpieszcie się tam! Czekamy przez was z dostawą! Robi się! Parant. Dokończymy to później. Mój bohater. Chodź, pokaż, co wyłowiłeś. Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się przekazać. Może byś odpoczął. Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować, niż siedzieć za biurkiem. Okej. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz, a co z czwartkiem? Mm-mm. No nie, no proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honory? Tak, jasne. Dzięki. Wow. Patrz na to. Miedziane skarby. Zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwszy. Picie razem z wami? O nie, 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 nie ma mowy. Życie mi miłe. Jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Ej, dobra robota. Dzięki. Mieć. Ej, ej, Nate! Nate, czekaj no. Ej, co tu robisz? Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. O nie. Aha, statek jest cały. Ha? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bestia. I? Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. Od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek załatwił pozwolenia? Nie, no nie ma szans. Nie załatwił ich, bo nikomu ich nie wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy.
Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę. Okej, weź to ze sobą. Proszę cię, nie dobra? Zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karle i dzieciaki, okej? Tak. Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Postarałeś się z tym, Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. Skurkowaniec. Nie ma mowy. Wy też idziecie do szuflady. Parę lat temu poznałem twojego tatę. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Hiszpański dublon z niemieckiego ubota w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Piękni i młodzi. Szambala. Tęsknię za tobą. Sir Francis i jego zagadki. Tylu ludzi się dlatego zabijało. Wielkie dzięki, święty Dyzmo.
To była szalona jazda. W innym życiu Chloe. A styl trochę mi się zmienił. Tak. Idą tu, kryć się. Otoczyli mnie. Trafiony. Spróbuj tego. O, w porządku. Nie daj się zaskoczyć, Nate. Wracam do gry. A masz, żryj plastik. Ha, muszę iść dalej. Mam cię, pełna profesor. Gotowy do akcji. Narra. Tak, już idę. No, koniec zabawy. Wow. No to faktycznie ładnie wyszło. No więc nad tym teraz pracujesz. Wow, przydałyby się kolejne wakacje. Oj, przydałyby się.
Długo tam siedziałeś? No, sprawdzałem coś. Więc tak to się teraz nazywa? Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. To jest to. Pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie. Ale zgłodniałam. To nieźle. Co? Co u ciebie? Proszę? No nie zrozumiałem. Tak. Przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Kolejny piękny dzień w raju. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No to. Kilka perełek, na przykład ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy... Jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu, więc zmieniłam koncepcję i zaczęłam pisać. A! Co? Gdzie jesteś? No, tu. Jestem... Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co? Mów dalej. To jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten? O ludziach tych... No, z Bangkoku. I o smogu, który im wszystkim komplikuje życie i nie da się oddychać. Wow. Dobra, przepraszam. No prawie ci się udało, byłem naprawdę. Byłem przecież blisko, prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś ją wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio. On przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie interesy. Dobrze, ale... Bo nie warto. Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, jeśli chodzi o pozwolenie, to... Nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest. Chodzi o to... No, to może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Siedź, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj, no. Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo wygrać obiad.
Chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać, a ja mam wrodzony talent. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz. Dobra, kowboju. Okej. Patrz i ucz. Uczę się jak cholera. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to... Okej, jedziemy. Crash Bandicoot. Jakiś problem? Nie, nie, tylko... Jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież jasne. Wiem, już mam. Okej, musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery, rozumiem. A kółko to atak z obrotu. Z obrotu, ga! Okej, uciekaj przed głazem. Dlaczego ten kamień mnie goni? Po prostu uciekaj. Przecież nic mu nie zrobiłem. Użyj ataku z obrotu. Ale czym? Kółkiem, z obrotu. Nie wpadnij do dołu. No nie, co jest? Wpadłeś do dołu. Wiem. Jak mogę stąd wyjść? Nie żyjesz. To nierealistyczne. Ja bym wyszedł. Naucz się wspinać. To się naprawdę czasami przydaje. To było... Całkiem niezłe. Kręcił się w głowie? Skacz! No skacz! Nie krzycz na mnie. Zagrzewam cię do walki. Dalej, no dalej! Jakiś lis? Jamrak. Wygląda jak lis. Jak lis w jeans. Okej, rozwal pudełko. Dlaczego lis rozwala skrzynkę? To jamraj i taka już jego natura. To lis i to niezbyt realistyczny. Co tu mi... Lis tego nie potrafią. To jamraj. Zupełnie nie przypomina jamraja. Widziałeś kiedyś jakiegoś? Nie, ale na pewno nie noszą adidasów. Niezła grafika. Prawda? Mhm. Dobrze, proszę bardzo. O, biedny lisa. To jamraj. Co? To już koniec? Sam się prosiłeś. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? Samochód. Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Jest taki specjalny, niski poziom trudności. Może ci włączę? I ja tak Oj, robię. Doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie Ostrzegam. W grze, tylko tutaj. Nie, no co nie żartuję. No pokaż, no co, i co, co? No i co teraz? Co teraz, ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? Chodź tu.